z tychże jubileuszowych w tym roku trzecim koncercie organowym w naszej parafii. Cieszę się z Państwa obecności. Mało mamy okazji na żywo słuchać pięknej muzyki, poważnej, dlatego tym bardziej i tym goręcej Państwa witam, bowiem o spotkaniu za rok dopiero na końcu, jeszcze nie będę mówił, choć z przykrością muszę powiedzieć, że to już trzeci w tym roku ostatni, ale on dopiero przed nami. Dlatego życzę miłego odbioru. Niech serca nasze szlachetnieją pod wpływem pięknej, wspaniałej muzyki, którą za chwilę usłyszymy i życzę Państwu, żeby była miła w odbiorze. A teraz przedstawiam Pana Zbigniewa Adamczyka, wieloletniego polonistę. Jaworznickiego wychował wielu młodych ludzi. Za chwilę przedstawi dzisiejszych artystów i powie o poszczególnych utworach, które usłyszymy. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Ksiądz mi kazał mówić krótko, więc bardzo szybciutko. Zacznę może od wprowadzenia takiego nabożnego, bo wypatrzyłem bardzo piękne słowa, które powinny być chyba przewodnim tematem dzisiejszego koncertu, a mianowicie, czy wychwala słowo człowieka, czy nadaje melodię Słowu Bożemu, czy też rozbrzmiewa bez słów muzyka, głos serca, wzbudza ideały piękna, aspiracje do doskonałej, niezakłóconej ludzkimi pasjami harmonii oraz marzenie o powszechnej komunii. To są słowa Jana Pawła II. Dzisiaj będziemy słuchać przede wszystkim dużo muzyki Jana Sebastiana Bacha, o którym chyba nie trzeba wiele mówić, bo jest powszechnie znany. I na początek zapraszam Państwa na wysłuchanie arii ze suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha i żeby muzycy już tam nabrali tchu. Przypomnę, że suita, słowo, które dość często słyszymy, a mało kiedy wie się, skąd się wzięło to słowo. Właśnie to po prostu cykl utworów. Więc będą to utwory, suity orkiestrowe Bacha z okresu lipskiego. Słynna aria, która była wielokrotnie transkrybowana na różne instrumenty, to druga część suity D-dur. Przydomek na strunie G, który jest tylko przydomkiem, zawdzięcza XIX-wiecznej transkrypcji. I żeby nie przedłużać, zapraszam muzyków, pana Adama Zająca, który będzie grał na skrzypcach, i znanego powszechnie tutaj, szczególnie w parafii, Józefa Urbanika organy. Thank you.
Na skrzypcach grał Adam Zając, absolwent Akademii Muzycznej imieniem Karola Szymanowskiego w Katowicach. Uczestnik wielu kursów dla solistów i kameralistów. Uczestnik i laureat konkursów oraz festiwali skrzypcowych i kameralnych. Wieloletni koncertmistrz Wielickiego Teatru Muzycznego. Obecnie związany jest z Filharmonią Zabrzeńską. Współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi oraz orkiestrami symfonicznymi. Prowadzi także klasy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Gliwicach, pełniąc również funkcję kierownika sekcji instrumentalnych, instrumentów smyczkowych i gitary. A teraz bardziej nacisk położony na organy, ponieważ będzie preludium i fuga D-moll, również Jana Sebastiana Bacha. Jest to najpopularniejszy utwór organowy Bacha, który stał się przedmiotem gorącej dyskusji, ponieważ część badaczy poddaje wątpliwość jego autorstwa. Nie ma jednak na to żadnych dowodów, że nie jest to utwór oryginalny Bacha. Prawdopodobnie naukowcy przypisują różnorodność stylistyczną temu, że jest to utwór młodzieńczy. Bach nie tylko pisał, ale był przede wszystkim również znakomitym wirtuozem, ponieważ znalazłem taką anegdotę, że w późniejszym wieku, kiedy Bach już pisał głównie przy biurku, jednak do końca został znakomitym improwizatorem i kiedyś będąc w podróży wszedł do kościoła, gdzie było dwoje organów. I zaproszony przez miejscowego organistę podjął się współzawodnictwa w improwizacji. Gospodarz odpadł, kiedy tajemniczy gość zaczął używać bardzo skomplikowanych chwytów muzycznych. Musisz być chyba Bachem albo aniołem z nieba, wykrzyknął gospodarz. I wtedy Bach przyznał, kim jest. Zapraszam do preludium i fugi D-moll Jana Sebastiana Bacha. Thank you.
nasz ksiądz proboszcz Bogosław wspomnieć, że jestem nauczycielem języka polskiego właśnie. Józek jest moim wychowankiem, co było słychać chyba. Chociaż akurat muzyki go nie uczył. Natomiast już w szkole przejawia talenty muzyczne do tego stopnia, że kiedyś przyszedł, to opowiedział mi, że padł na pomysł, żeby jechać na rowerze i grać na akordeon. Skończyło się to tym, że wracał później z workiem i cały akordeon był w worku już nie na rowerze. Teraz następny utwór również Jana Sebastiana Bacha, Ariozo. W muzyce klasycznej Ariozo to kategoria solowego utworu wokalnego, występująca zwykle w operze lub oratorium. Termin ten powstał w XVI wieku. Ariozo jest podobny do recytatywnego ze względu na swoją nieskrępowaną strukturę i fleksję zbliżoną do mowy. A przypominam, że organy są takim specyficznym utworem, którym nawet można praktycznie śpiewać. Zobaczymy, jak to artyści wykonają. Zapraszam do wysłuchania Ariozo Jana Sebastiana Bacha. Thank you.
jeden niewolny, Jana Sebastiana Bacha, przez samego Bacha nazwany Seiso Violino Senza Basso Accompagnamento, czyli sześć utworów solowych na skrzypce bez akompaniamentu. Bach tak je zatytułował, żeby podkreślić techniczne możliwości skrzypiec jako instrumentu solowego. Te sonaty i partity na skrzypce to zestaw sześciu utworów. Są one czasami określane w języku angielskim jako sonaty i partie na skrzypce solo. Przed Państwem pan Adam Zajmacz.
m.in. Franz Schubert, Cezar Frank, Gaetano Donizetti, Camille Saint-Saëns, Ferenc Liszt, a nawet Stanisław Mnuszyn. My usłyszymy Ave Maria, dość interesujące, z tego względu, że mam tu napisane nazwisko Giulio Caccini, ale jak zacząłem sprawdzać, okazało się, że jest to pieśń skomponowana przez zupełnie kogo innego, a mianowicie autorem tego utworu jest Rosjanin. Utwór został napisany w latach 1970, czyli przez kompozytora praktycznie komunistycznego, który specjalnie stworzył taką mistyfikację, uważając, że jakiś tam Wawilów się nie przebije. Efekt jest znakomity. Ten utwór stał się jednym z najbardziej, najchętniej wykonywanych utworów muzycznych, dorównujących do popularności największym utworom muzycznym. Zapraszam na Ave Maria Giulio Cacciniego, czyli Władimira Wawiłowa. Thank you.
inicjacji będzie Jerzy Fryderyk Händel, kompozytor niemiecki późnego baroku, a ponieważ jak ksiądz mi szeptał przed chwilą do ucha, te organy najlepiej spełniają się właśnie w kompozycjach barokowych, więc z całą pewnością zabrzmią przepięknie. W sonacie czwartej dur, która składa się z czterech części. Adagio, czyli część wolna, i tutaj Händel dodał affettuoso, czyli ma być wykonana serdecznie, tkliwie, czule, namiętnie wręcz. Więc będziemy przeżywali wręcz uniesienie. Następnie Allegro, czyli żwawo, wesoło. Kolejna część to Allegretto, czyli dość powoli. I wreszcie znów szybciej Allegro. Händel cierpiał na zaburzenia z odżywieniem, notorycznie się przyjadał. Miał też problemy z alkoholem, więc przypadłość dość znana dla muzyków, oczywiście nie tych, którzy grają tutaj. Stąd jego problemy ze zdrowiem. Borykał się poważnie przez dwie dekady, aż cierpiał, stracił wzrok, niewyraźnie mówił, a nawet miał ataki paraliżu. Tego oczywiście nie będzie słychać. Zapraszam do wysłuchania sonaty czwartej debiut Giorgia Friedricha Händla. Thank you.
Tym razem zabierzmy na skocznie. Jeszcze, przepraszam. Thank you.
Teraz będzie tak zapowiadany szybki utwór pod tytułem Marsz Turecki z sonaty Adur innego wielkiego geniusza muzycznego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Jest to jedna z części sonaty, która też ma kilka, Andante Grazioso, druga to Menuet, a ostatnia, i tego właśnie posłuchamy, to jest słynne rondo alla Turca, potocznie zwane marszem tureckim. Nawiązał z nim Mozart do bardzo znanego, nowego w XVIII wieku w Wiedniu brzmienia, które było synonimem orientalnej egzotyki. Przypominam, że wiek XIX, a wtedy żyje w wieku XVIII, to jeszcze panowanie i napór Turcji na Europę. To między innymi czas bitwy pod Wiedniem, więc Turcja jest w ofensywie, stąd właśnie te marsze tureckie, muzyka turecka jest zainteresowana Turcją. W rzeczywistości ten utwór ma naśladować instrumenty i sposób gry głośnych orkiestr wojskowych Armii Tureckiej, kapel janczarskich. I najlepszym dowodem na to jest fakt, że gdy wykonuje się sonatę Adur na specjalnych wiedeńskich instrumentach z XVIII wieku, jest w nich budowany mechanizm perkusyjny. Ten motyw muzyki tureckiej wykorzystał również Mozart w swojej operze Uprowadzenie z Serai. Zapraszam do marsza. Thank you.
dla Państwa Adam Zając, skrzypek i Józef Urbanik, który lubi się podpisywać, mąż, ojciec rodziny, przyjaciel i organista Bożej łaski. I to było słychać, że faktycznie z łaski Bożej ma chyba więcej niż 10 palców. Przypomnę, że Józef Urbanik, bo wspomniałem tylko jego umiejętności grania w trakcie jazdy na rowerze, jest absolwentem studiów o kierunku wychowania muzycznego Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów teologiczno-katechetycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. A przy mnie zdobył tytuł technika budowlanego. Także gdyby Państwu był potrzebny jakiś budowlanec, to Józef też to wytrafił. I ostatni żółwór przy okazji właśnie i tytuł również taki drzewny, pożegnanie ojczyzny Michała Kleofasa Chińskiego, polskiego księcia, który był Polakiem, Litwinem, później wręcz Włochem, ponieważ zamieszkał we Włoszech umarł i został pochowany w Panteonie Wielkich Osobowości we Florencji, w kościele Santa Croce, obok takich wielkich nazwisk jak Galileusz, Michał Anioł, Rossini, Machiavelli, czy rodzina książąt Czartoryskich. To było uznanie dla jego dorobku, a miał ogromny dorobek, nie tylko muzyczny, ale również polityczny, intelektualny. My pożegnanie ojczyzny znamy, doskonale, szczególnie ci, którzy mają więcej niż 18 lat, ponieważ był to najczęściej wykonywany polonez studniówkowy. W tej chwili Pogłąskiego zastąpił przy maturach czy przy studniówkach Wojciech Hilar, którego polonez wykonywany w filmie Pan Tadeusz podbił serca współczesnej młodzieży. A proszę, jako ciekawostkę znalazłem, że przed Pogłąskim w latach 50. młodzież tańczyła na studniówce do poloneza zupełnie innego artysty Sygetyńskiego, Tadeusza Sygetyńskiego, i to był polonez warszawski i pewnie Państwo znają doskonale, chociaż tyle w świecie miast, więcej niż na innych gwiazd. Tu najpiękniej płynie czas, najbliższa sercu jest Warszawa. Kiedyś to była dość popularna, spopularyzowana przez Mazowsze pieśń. Utwór ten, czyli polonez Ognińskiego, tak sobie wyobrazić, tak zachwycił Białorusinów, że niewiele brakowało, a stałby się tematem ich hymnu narodowego. Dlaczego do tego nie wyszło? Niestety nie doczytałem, ale był taki projekt, żeby hymn Białorusi oparty był na melodii poloneza Pożegnanie Ojczyzny Kleofasa Michała Ognińskiego. Zapraszam.
Dziękujemy bardzo, wszystko, ale chyba się jeszcze nie chcemy pożegnać. Czy jeszcze... panowie są na siłach takich, żeby rozmaicić ten wieczór, na przykład Ave Maria. Zapraszamy.
Bardzo prosimy na środek. Niezerwany organik Adam Zając, skrzypce. Dziękujemy. Jeszcze dodam, że teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. To są słowa kardynała Józefa Ratzingera, czyli papieża Benedykta XVI. I tu obecny ksiądz daje absolutny dowód, że jesteście bezpieczni pod jego skrzydłami, pełnieni właśnie radości z muzyki i stworzenia koncertów. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za wysłuchanie cierpliwe, bez patrzenia tam w górę właśnie, a chciałoby się zobaczyć, jak oni to wykonywali. Dziękuję bardzo. Kochani, przy tych wielkich artystach dzisiejszych, przy pięknym ostatnim koncercie, wszystkie były piękne, ale ostatnie zawsze z pamięci. Pragnę poinformować, iż piąte jesienne koncerty organowe uważam za zamknięte. Bardzo dziękuję wszystkim artystom, którzy występowali. To już tradycja, bo to już piąte, jubileuszowe. Wspaniałe. I tylko się utwierdzam w jednym. Dobrze, żeśmy wpadli na taki pomysł i to kontynuujemy, bo bylibyśmy ile ubożsi, gdybyśmy tak pięknej muzyki nie słuchali. A wyście ją wspaniale, tą klamrę tegoroczną zamknęli. Naprawdę cudowny Wasz występ i piękny dobór repertuaru, taki troszkę głaskający więcej, taki kołyszący serca, a więc całkiem inny od poprzedniego, bo każdy jest inny. Bardzo Wam dziękuję. W imieniu wszystkich. Naprawdę mówię to z całego serca. Tych zapraszam. Kochani, powiedzcie, jak tutaj nie przyjść, nie posłuchać tak pięknej muzyki. Szkoda, że nie wszyscy słuchają papieża Franciszka i nie zejdą z tego tapczanu i nie przyjdą, mając tak blisko, tak piękną muzykę. Tak mi się chce powiedzieć na końcu. Powiedzcie swoim bliskim, zejdźcie z tapczanu. Przyjdźcie na przyszły rok w październiku. Będą szóste jesienne koncerty organowe. Co daj Boże. Amen. Dziękuję wszystkim tu obecnym. Dziękuję wszystkim tu obecnym. Życzę miłej nocy. Dziękuję. Kochani, jeszcze bardzo dziękuję, żebym nie zapomniał o naszej telewizji, która transmituje to. Ja sobie zawsze oglądam następnego dnia. Oglądam sobie, bo widzicie ręce. Obejrzyjcie sobie jeszcze raz ten koncert, bo stamtąd widać, co ci artyści robią na tych swoich instrumentach. Ja zawsze oglądam drugi raz. Dziękuję naszej telewizji Jaworznickiej. Dziękuję także panu naszemu radnemu, jest tu obecny pan Grzegorz Piętak, który sponsoruje telewizję dziś. Dziękuję mu za to. Sponsorzy zawsze mile widziani. I dziękuję wam odbiorcom. Bez was ta muzyka byłaby tylko zamknięta w tym kościele. Potrzebni są widzowie, bo oni rozgrzewają tych tam u góry. Bardzo, bardzo wszystkim za te piąte jesienne koncerty organowe dziękuję. Wychodząc ze świątyni, możecie wesprzeć te koncerty, kto może złożyć jakąś ofiarę serdeczną, zapłać za wsparcie, bo zawsze się na następne jakaś ofiara przyda, kto może oczywiście ją złożyć. Życzę dobrej nocy, niech ta muzyka koi nadal wasze serca, bo była tak kojąca i piękna. Bóg zapłać dobrej nocy z Panem Bogiem.
Księżyc.